Hej, witajcie. Na fali ostatnich wiadomości, wydarzeń dzisiaj ponownie przenosimy się na region Europy Wschodniej, czyli Rosja oraz Białoruś. Konkretnie dzisiaj porównamy sobie te dwa państwa, no bo skoro scenariusz, że Rosja oraz Białoruś stworzą jedno państwo, że Rosja wchłonie Białoruś, zdaje się być coraz bardziej scenariuszem realnym i możliwym. Białoruś w ostatnich swoich poczynaniach coraz bardziej wpada w szpony Rosji. Dlatego dzisiaj porównamy sobie te dwa państwa i sprawdzimy, tak z czysto matematycznego punktu widzenia, czy taka nowa federacja dałaby nam jakieś nowe państwo silniejsze od dzisiejszej Rosji. Okej, zatem zaczynajmy. Jeżeli chodzi o powierzchnię, no to chyba każdy, kto kiedykolwiek widział mapy albo globus, doskonale wie, że Rosja jest państwem gigantycznym. Rzeczywiście powierzchniowo licząc ponad 17 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni, Rosja jest największym państwem na świecie. No tutaj jest zdecydowanie największa. Kolejne państwa, Kanada, Chiny, Stany Zjednoczone, mają tę powierzchnię znacznie mniejszą. Natomiast Białoruś powierzchniowo jest totalnym średniakiem, licząc około 207 tysięcy kilometrów kwadratowych. Czyli porównując to do Rosji, jest to około 1,2% powierzchni, jaką ma Rosja. Powierzchniowo to dla Rosji praktycznie nie znaczy nic. Co więcej, Rosja graniczy obecnie z 16 państwami. Wchłaniając Białoruś, ta liczba by się zmieniła na 15, bo z każdym państwem, z którym graniczy Białoruś, graniczy również Rosja. Czy dzięki temu Rosja byłaby bliżej Europy? Z jednej strony tak, z drugiej strony no niekoniecznie. Pamiętajmy, że Rosja i tak ma obwód kaliningradzki, więc i tak jej obecność w Europie jest widoczna. Ma również Kaukaz, a że teraz też kontroluje Krym, więc jak najbardziej blisko Europy cały czas Rosja jest. Rosja jest również jednym z najludniejszych państw na świecie. Licząc ponad 146 milionów mieszkańców, jest 9 najludniejszym państwem na świecie. Białoruś natomiast nie jest państwem zbyt ludnym. Liczy około 9 milionów 400 tysięcy, więc łącznie oba te państwa liczą około 156 milionów mieszkańców, co dalej by oznaczało, że ten nowy twór byłby na pozycji 9 na świecie. Szanse na to, że z pierwszej dziesiątki najludniejszych państw wypadnie w ciągu kilkunastu lat, byłyby bardzo wysokie, a jak niepewne. Okej, pewnie też nikogo nie zdziwi fakt, że gospodarczo Rosja jest państwem potężnym, a Białoruś pod tym względem również jest państwem mało istotnym na świecie. PKB Rosji to ponad 1 473 000 000 000 dolarów. W roku 2020 stawia to Rosję na pozycji 11. PKB Białorusi to około 60 miliardów dolarów. Łącznie więc to PKB, no znowu, ta wartość nie jest szczególnie większa. Rosja gospodarczo też by nie urosła od wchłonięcia Białorusi, dalej by zajmowała pozycję 11 na świecie. A jeżeli chodzi o PKB na mieszkańca, Rosja jest nieco bogatsza. Dla niej PKB na mieszkańca wynosi około 10 tysięcy, dla Białorusi około 6400. Więc razem by to było w granicach około 9800. Natomiast jeżeli chodzi o średnią zamożność liczoną według PKB w parytecie siły nabywczej na mieszkańca jako taki wskaźnik lepiej obrazujący tę średnią zamożność, tutaj Rosja wypada całkiem nieźle, mając tę wartość na poziomie prawie 28 tysięcy, więc jest pod tym względem już bardzo blisko Grecji i również blisko na przykład Turcji. Chociaż do Polski czy do Litwy widzimy, pewna różnica jest. Dla Białorusi ta wartość przekracza tylko lekko powyżej 20 tysięcy, co no jak na państwo europejskie nie jest zbyt dobrym wynikiem, ale patrząc globalnie też nie jest jakiś fatalny wynik i to też jest lepszy wynik niż ma Ukraina. Więc ta średnia zamożność dla obu państw wynosi około 27 400, bo tutaj znowu gospodarczo no, wszystko praktycznie determinuje Rosja. Jak więc widzicie, ani ludnościowo, ani powierzchniowo, ani gospodarczo Białoruś nie ma zbyt dużego znaczenia dla Rosji pod tym względem. Sama Moskwa, stolica i największe miasto Rosji, liczy ponad 12,5 miliona mieszkańców, jest więc ludniejsza niż cała Białoruś. Gospodarczo Moskwa jest sercem Rosji, przez to również pod tym względem Moskwa znacznie wyprzedza całą Białoruś. Jeżeli chodzi o wskaźnik rozwoju społecznego, czyli HDI, dla obu państw jest bardzo podobny. Rosja zajmuje pod tym względem pozycję 52 na świecie, mając ten wynik na poziomie 0,824. Białoruś jest oczko niżej, jeżeli chodzi o ten średni rozwój. Oba państwa właściwie są na tym samym poziomie.
Okej, to pewnie było spodziewane. Porównując wielkości nominalne, Rosja absolutnie ma przewagę nad Białorusią, jeżeli chodzi o średnią zamożność. Nadal Rosja jest nieco zamożniejsza, ale jak widzimy, poziom jest do siebie dość zbliżony. Więc oczywiście, tutaj nie chodzi o to, żeby jakoś drastycznie potencjał Rosji zwiększyć, więc tutaj chyba głównie chodzi o ambicje Władimira Putina. Jak wiemy, już niegdyś się wypowiadał, widać, że Władimir Putin żałuje rozpadu Związku Radzieckiego, więc no cóż, być może to jest taka właśnie próba odtworzenia dawnych granic. Czy to ma sens? No gospodarczo, jak widzicie, niekoniecznie. Białoruś ani nie dysponuje jakimiś bogatymi surowcami naturalnymi, Białoruś i tak już jest zależna finansowo od Rosji, więc na tym polu Rosja właściwie za wiele nie zyskuje. Pytanie też oczywiście bardzo ważne, w jaki sposób takie nowe państwo miałoby wyglądać. Obecnie Rosja jest już państwem federacyjnym, czy więc Białoruś stałaby się po prostu jednym z podmiotów Federacji Rosyjskiej, czy na jakichś innych zasadach by to funkcjonowało. No i ciekawe, co by było z Łukaszenką, skoro Łukaszenka widzimy obecnie nieco popycha Białoruś właśnie w stronę Rosji. Ciekawe, czy ma jakąś obietnicę tego, żeby swoją władzę na Białorusi utrzymał. Okej, na dzisiaj to wszystko. Tutaj myślę, że warto cały czas obserwować wiadomości płynące ze wschodu, żeby wiedzieć, co się tam dzieje. Jak myślicie, czy już wkrótce Białoruś i Rosja stworzą jedno państwo, czy jednak będą się zbliżać, ale do stworzenia jednego państwa nigdy nie dojdzie? Dajcie znać, co sądzicie. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.